Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych. Moduł: rodzaje programów komputerowych wspomagających sporządzanie dokumentacji budowlanej. Tytuł wideokastu: założenia programu PitCap i zakres jego zastosowania. Dzień dobry. Nazywam się Piotr Kowalski. Jestem projektantem w biurze projektowym AquaBoot. Nadzoruję i koordynuję pracę zespołu projektantów dotyczącą przygotowania dokumentacji sieci wodociągowej na osiedlu Słonecznym w Kielcach. To jest Monika, moja asystentka, która dopiero się uczy. Szefie, do czego służy program PitCap? Program PitCap powstał w firmie projektowej, aby wspomagać projektowanie sieci i instalacji na podstawie aplikacji CAD, której zadaniem jest wspomaganie projektowania instalacji centralnego ogrzewania, instalacji sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji i instalacji elektrycznych. Aplikacja ta stosowana jest do projektowania instalacji i współpracuje z AutoCAD? Tak. Przeznaczeniem aplikacji PitCap jest wspomaganie projektowania instalacji dla branży grzewczej, sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji i elektrycznej w środowisku AutoCADa. Program ten jest pogrupowany na różne moduły, które mogą być łączone lub wykorzystywane oddzielnie. Wspomagają one projektowanie instalacji wszystkich branż. Projektując sieci wodociągowe i kanalizacyjne, wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie wykorzystujące metodologię 3D. Ale co z dokumentacją już przygotowaną, kiedy okazuje się, że jest przeszkoda na trasie prowadzenia sieci i trzeba dokumentację poprawić? PitCap może współpracować z programami przeznaczonymi do obróbki dokumentacji wskanowanych, co jest bardzo istotne w przypadku, gdy niezbędna dokumentacja istnieje tylko na papierze. Program umożliwia tworzenie projektów hybrydowych, dzięki czemu nie ma potrzeby przerysowywania istniejących dokumentacji. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.